Mamy już za sobą openera i w tym roku nad organizatorami nie wisi żaden pozew zbiorowy. Zagrały różne zespoły i w ogóle dużo się działo, ale i tak wszystko przyćmił jeden news. A mianowicie informacja o tym, że podczas festiwalu z fotobudki skorzystała pewna para, która oddała się tam baraszkowaniu, a konkretnie to oralnemu baraszkowaniu. I... Bez cenzury dał. Na tych zdjęciach, które potem wyciekły do internetu, była kobieta i pokrowiec na marakasy tego faceta, który z nią tam był. No ja wam tych zdjęć nie pokażę, dlatego że mógłbym powklejać tam pokrowce na marakasy, ale to też oglądają dzieci, potem będzie im trudno to wszystko wytłumaczyć. Chociaż one i tak już pewnie wiedzą więcej niż zakładacie. Dlaczego ta pani je pokrowiec na marakasy?